Pani Irena powiedziała, że mamy przejść z gracją. Nie mówiła ani sobie o jakichś zadaniach pobocznych, więc zastanawiam się, no czy na pewno dobrze robię, idąc z tym. Więc tu mam pewien problem, bo nie wiem, czy mam to zostawić, czy mam to faktycznie ze sobą zabrać. No, fajnie. Ja w ogóle nie miałam tego pomysłu, żeby cokolwiek w ogóle z tym leżakiem zrobić. Ja zostawiam po prostu wszystkie tam rzeczy. Uznam, że no nie dam rady po prostu. Dzień dobry, Julia. Dzień dobry. To czym się tak ubrudziłaś? A, bo na początku niosłam. Ja ale uznałam, że to nie było moim zadaniem, więc odłożyłam. Poczułam się troszkę wystraszona generalnie, no bo tak jakby wszystkie dziewczyny przyniosły i poczułam, że coś może jednak zrobiłam źle, że jednak faktycznie mogłam wziąć te rzeczy. Teraz popatrz, wiesz co to jest? To jest wzrok zazdrości. Pełny szacunek dla Julki, że to wzięła i zostawiła. A no my... co? Klapa. Zabrałyśmy wszystko. Bardzo wam dziękuję. Wszystkie fantastycznie zrobiłyście to ćwiczenie, a dlaczego ono jest takie ważne, no to się dowiecie już wkrótce. Dziewczyny dostały bardzo konkretne zadanie. Przejść z gracją najszybciej jak to możliwe. I po drodze pozbierały wszystkie fanty. Myślę, że każdy z nas mógłby zrobić podobnie, bo w naszej głowie tych muszę, powinnam, należy jest bardzo dużo. I wcale nie chodzi o to, że coś jest napisane. To nasz głos mówi, że powinniśmy. Dlaczego?